Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie jest odpowiedzią na pewną sugestię, którą sformułowali widzowie w związku z wątkiem poruszanym również w poprzednim odcinku, ale który występował również wielokrotnie wcześniej, a nigdy nie miałem okazji go rozwinąć. Idzie o pewien problem, który w istocie można nazwać zagadnieniem lustra. My bardzo często podkreślamy, przynajmniej część, ale jednak większość, zwłaszcza polityków, ale także i publicystów, tak zwanych opiniotwórczych mediach, że jako część Zachodu jesteśmy, tam podkreślamy, że zawsze byliśmy i że czy należymy do tej jakiejś takiej wspólnoty, do której wróciliśmy przed 30 laty. A jednocześnie chcemy, właśnie to jest to lustrzane odbicie, że wtedy dopiero będziemy mogli ugłożyć swoje niewrogie, jeśli nawet nie nieprzyjazne, to przynajmniej neutralne stosunki z Rosją, jeżeli Rosja będzie też należała do tego Zachodu, że są tam te siły prozachodnie. Do tego wątku się odnosiłem wielokrotnie, zresztą twierdząc, że takiej Rosji prozachodniej w tym znaczeniu to nigdy nie było. I ta prozachodnia Rosja nie stanowić będzie zagrożenia dla nas, a ta właśnie nieprozachodnia stanowić owo będzie dla Polski owo zagrożenie, i to zagrożenie należy oddalać od naszych granic, no i między innymi nasze bezwarunkowe wsparcie dla wojny, którą toczy się na terenie Ukrainy, jest właśnie, ma na celu odsunięcie, i to nawet cytując wręcz, od naszych granic tego zagrożenia rosyjskiego, i to zagrożenie rosyjskie będzie wtedy, kiedy Rosja jest właśnie taka, jaką jest, a kiedy będzie prozachodnia, jeśli dobrze rozumiem ten wątek, no to jej to tego zagrożenia nie będzie. I stąd też to jest taka wewnętrzna antynomia między tymi dwoma tezami. Teza o naszej przynależności do owego Zachodu, jakby taki trochę bezwarunkowego wariantu naszej historii. Zresztą najbardziej zabawne jest to, że powołujemy się na naszą przynależność do Zachodu, odwołując się do koncepcji państwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która była państwem większości, znaczy związkiem państwa, ale jednak traktowane jako pewna całość, większości złożonym z obywateli. No, tymi obywatelami była oczywiście szlachta, może użyjmy słowa mieszkańców, którzy w większości nie należeli nawet do naszego kręgu kulturowego, bo byli Słowianami wschodnimi. Tutaj tak trochę okrężnie omijam te współczesne określenia, że to byli Ukraińcy czy też Białorusini. Oczywiście w XVI wieku to nikt nie wiedział, czy jest o jakimkolwiek państwie, czy na narodzie ukraińskim. Nawet w XVII o tym nie mówiono. Wiemy, że już nie mówiąc o narodzie białoruskim, ci ludzie, którzy mówili w tym różnych odmianach języka z ruskiego, to stanowili i mieszkali na terenie dzisiejszej Białorusi, uważali się za Litwinów, tak tych prawdziwych, nie tych Litwinów kowieńskich, tylko tych Litwinów, to o takich Litwinów, o których mówił
Adam Mickiewicz w swoim arcydziele. Więc mamy takie na siłę współcześnianie w przeszłości po to, żeby ją uzasadnić w taki oto sposób, że właśnie dlatego, że należeliśmy wtedy do Zachodu, chociaż chyba nie bardzo należeliśmy w żadnym tego słowa znaczeniu, byliśmy w większości państwem, tak, ten związek państw składał się w większości z ludności niekatolickiej i niepolskojęzycznej, co wcale nie oznacza, że ten twór był, to, że upadł następnie, został zlikwidowany, to wcale nie oznacza, że ten okresy XV, XVI czy nawet XVII wieku nie był, a nawet częściowo XVIII, przynajmniej częściowo, nie były jednym z lepszych pomysłów na zorganizowanie tej części świata, chociaż wiadomo, że rok 1648 przekreślił już naszą obecność jako korony polskiej na tych terenach, które za 200 lat nazwano Ukrainą jako państwem ukraińskim albo narodem ukraińskim. A przecież wiadomo, że to było słowo Ukrainy, czyli Ukrainy, to zależy w obu językach, ruskim i polskim jest to w zasadzie to samo, to są Ukraja, czyli na końcu, czyli to, co jest końcem danych ziem, to są właśnie albo Ukrainy, albo Ukrainy. I potem nastąpiło jakby zawłaszczenie, przeniesienie tego słowa, to jest dość późno, bo to dopiero w XIX wieku starano się to tak umiejscowić, jakby stworzyć naród, którego, no, narody się tworzy, żeby nie było wątpliwości. I ten narody, między innymi, to była teorie, które wtedy sformułowano, w dużej części pod egidą państwa Wiednia, w zasadzie jeszcze państwa austro-węgierskiego, po to, żeby w zasadzie stworzyć pewną istotną przeciwwagę na tych ziemiach koronnych, zwanych Galicją i Ludomerią, przeciwwagę i ludnością, no dosiowo to nawet to nie była przeciwwaga, tylko przewaga, ale przede wszystkim tworzyć tą odrębną, niepolską świadomość tych terenów. I właśnie wtedy powstało to i ugruntowało się, zresztą jak widać bardzo skutecznie, pojęcie właśnie Ukrainy jako pojęcia nie tylko terytorialnego, ale także pojęcia tak ostrożnie etnicznego, to znaczy na pewno związanego z prawosławiem, a jeśli już to z kościołem grekokatolickim i kościołem, który stwarzał tą tożsamość związku, jakim była związek wyznania. Raczej to powstało coś w rodzaju związku językowo-religijnego, niż zresztą my też tak żeśmy tworzyli się jako taki związek religijny, jako Polacy, już ci Polacy współcześni, inaczej niż ci Polacy, których pojmowano ich właśnie przed 300 laty. Też jako stworzyliśmy się jako raczej nie związek, chociaż uważamy się za Słowian, ale przede wszystkim związek o charakterze językowym i kulturowym, a może religijno-kulturowym, bo już my przypisaliśmy do naszej świadomości tego związku, nie związek z Kościołem Rzymskim. Dlaczego o tym mówię, że te nasze tam takie podkoloryzowanie historii dla potrzeb współczesnej propagandy przedstawia te dwie albo nawet trzy wersje Rosji. Jest taka Rosja mityczna, która gdzieś jest, tylko trzeba ją tam wspierać, tylko nie wiadomo, kogo by się tam miał wspierać. Ta Rosja tak zwana prozachodnia, potem jest ta Rosja nieprozachodnia, czyli Rosja ta, która jest wroga, ta prozachodnia jest nie wiadomo dlaczego ma być przyjazna dla nas a zarazem my mamy, Rosja ma mieć ten wybór, czy Rosja może wybrać między wersją według naszych teorii prozachodnią i nieprozachodnią, a niektórzy nawet mówią, że między innymi jeden z wybitnych historyków mówił, że nawet przed 100 laty to były trzy wersje Rosji, była ta Rosja
nazwijmy to, tradycji cesarsko-imperialnej. Potem była ta Rosja, co już jest dość mocno, no, nazwijmy to, przerysowaną tezą, Rosja w wersji bolszewickiej, która była antyrosyjska. To w ogóle to był twór antyrosyjski. Jeszcze była taka wersja Savinkova, to z nią, z tą postacią wiązaną, czyli taka z takich socjalistów, którzy nie byli bolszewikami, a zarazem nie byli monarchistami. No i w związku z tym bardziej, i też chyba byli właśnie ci prozachodni, że właśnie to oni byli ci prozachodni. No, par excellence, najbardziej zachodnią wersją Rosji to była oczywiście Rosja bolszewicka, bo przyjęła w zasadzie ideologię marksowską, która, no, z Rosją to dokładnie nic nie miała wspólnego. Oczywiście teraz cytowanie Karola Marksa jest całkowicie niemodne, ale Karol Marks raczej miał do Rosji taki stosunek dość, oględnie mówiąc, pogardliwy. Nawet mówił o azjatyckim systemie produkcji, nie widział tam kapitalizmu i nie dostrzegał tam niczego z Zachodu w tym znaczeniu, że właśnie to, co jest, a wtedy jeszcze nie było wersji bolszewickiej, było czymś wrogim i takim trochę nawet godnym pogardy, nędznym. W związku z tym bolszewicy, to jest ta teza, zresztą często powtarzana współcześnie, że właśnie bolszewizm był taką właśnie próbą okcydentalizacji Rosji, takiej wciągnięcia ją w ten nurt świata ówczesnego, jak się pojmowano, że ten świat ma polegać na rewolucji socjalistycznej, na przemianach socjalistycznych, na socjalistycznym systemie produkcji, czyli na pomysłach XIX-wiecznych teoretyków socjalizmu, mniej lub bardziej utopijnego, ale zachodniego, bez sporu. To przeniesiono to na grunt rosyjski, no, z takim dość zaskakującym sukcesem. I jeżeli byśmy chcieli dzisiaj spojrzeć na współczesność, my tam bez tej alternatywy, my tylko do tego Zachodu należymy, i każdy jedny wariant nienależenia do tego Zachodu jest dla nas czymś, przynajmniej tak jak ja to rozumiem, wygłoszonych w teoriach przez zwolenników ideologii uczestnictwa uczestnictwa bez reszty, przynależności do Zachodu. My nie mamy wyboru własnej drogi, my musimy tam kroczyć, jako tam, gdzie ten Zachód podąża. Jeszcze nie bardzo wiadomo, który ten Zachód, czy to tym Zachodem są Niemcy, czy tym Zachodem, kto jest reprezentatywny dla tego Zachodu, czy to są Anglosasi. Natomiast Rosja ma ten wybór, no i ten wybór, nie bardzo chce tego wyboru prozachodniego, w tym, czyli nie wiem, czy to chyba bolszewickiego, albo, no, wiadomo, że ten Zachód bolszewicki, bolszewicką spuściznę Rosja w dużej części odrzuciła, no, bo występując, inicjując chociażby likwidację, tak samo likwidację Związku Radzieckiego, chociaż to, co prawdą jest, że zresztą teza, którą starałem się parę razy przedstawić, że obecny konflikt jest takim ostatnim wątkiem radzieckim w historii Rosji. W tych dwóch wątkach, o których mówiłem, wątek postradziecki i taki neorosyjski, nawiązujący do czasów przedrewolucyjnych. No i ta wojna jest na pewno taką, no, z jednej strony eksplozją, użyjmy takiej metafory, ale także i takim ostatnim tchnieniem, w moim przekonaniu, tej wersji, tego wątku proradzieckiego albo postradzieckiego w historii Rosji. On się notabene umacnia się właśnie przez tą postawę antyrosyjską, wrzucenie tych wątków do jednego worka, że tam jakieś imperializmy, prawda, które trzeba poskromić wspólnym wysiłkiem Zachodu. To ci, którzy to głoszą,
no, sowietolodzy, no, ja może nie mam zbyt wysokiego mniemania o tej wiedzy, no, bo to wiedzę wszystkie takie, to jest to samo co naukowy komunizm, nawet też kiedyś ma to pamiętać, że coś takiego było. Ludzie w tytułach naukowych do tego nie tylko z Europy Wschodniej wpisywali się w jego dorobek. Ale właśnie wrzucenie tego w jednego worka, tej całej tej spuścizny postradzieckiej i neorosyjskiej, oczywiście ono wyklucza, nawet jakby zaprzecza tej tezie, że może kiedykolwiek można było wychować wersję tą prozachodnią w tym znaczeniu niebolszewicką. No bo, czyli, że może, czyli ten zjednoczony, jak to często się teraz podkreśla, front państw zachodnich wspierających w tej władze w Kijowie, w wojnie z Rosją, w wojnie zresztą pod wieloma względami, co to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, która też posługuje się przerysowaniami. My w ogóle żyjemy w świecie takich no, propagandowych kontrastów, takich celowo tworzonych. No, każdy okres takiej mobilizacji wokół tego rodzaju konfliktów jest, no, jest bardzo groźny dla debaty. No, już widzimy, że to pole tej debaty jest po prostu już bardzo ograniczone. Cokolwiek powie się innego niż aktualna na dzisiaj rano propaganda, to się ponoć tam jakieś wpisuje w jakieś tam lub rezonuje, czyli takie różne dziwaczne słówka teraz słyszymy, które mają utrącić, mają przestraszyć, odstraszyć od myślenia tych wszystkich, którzy nie, może nawet nie zauważyli albo nie śledzą aktualnej propagandy i nie widzą sensu jej powtarzania, tylko szukają takich najprostszych odpowiedzi niepropagandowych na pytania, które są również propagandowe, ale na te pytania też można znaleźć rzetelną odpowiedź. I to, co jest jakby wątkiem istotnym, który chciałbym dzisiaj właśnie uwypuklić, to jest to, że ten czas, który ten ostatni rok nie sprzyjał ani przez chwilę powstaniu tej mitycznej, tej drugiej czy też trzeciej wersji Rosji, wersji prozachodniej, która ta wersja miałaby być wersją przyjazną dla Zachodu, albo, a zwłaszcza dla nas. Nie, w żaden sposób nie sprzyja temu, w żaden sposób. Wręcz odwrotnie, umacnia nie tylko wśród elit rządzących, które tam oczywiście są najważniejsze, to są tak naprawdę dyskusja między elitami, ale także wśród chyba istotnej części społeczeństwa rosyjskiego albo państw, obywateli rosyjskich, taki dość jednoznaczny dość pogląd, że no, że ta wrogość jest niewspółmierna w stosunku do problemu, który oni postrzegają. Ja wiem, że oni oczywiście tam będą przypominali sobie ten kod kulturowy rosyjski, o tym między innymi dotyczącym okresu XIX wieku, kiedy jeden z wielkich poetów rosyjskich mówił, że to jest właśnie spór między Słowianami, żeby Zachodowi tam wara, ten spór dotyczył Polski, Polaków, okresu powstania listopadowego, ale to umacniało te postawy, nawet można powiedzieć szerzej, nawet antyzachodnie, w tym zrozumieniu Zachodu, jaki w tym momencie go postrzegamy. Jak on się chce postrzegać i w związku z tym, no to prawdopodobnie, bo to już jest hipoteza, no czas potwierdzi lub zaprzeczy tej hipotezie, że z tego konfliktu prozachodniej Rosji nie będzie, wręcz odwrotnie, będzie pogłębi się jej te wszystkie stare, nowsze i najnowsze niechęci
i obawy, ale także uprzedzenia, które tam są w stosunku do Zachodu. Rosja poznała Zachód w trzech odsłonach. No, poznała Zachód na pewno w okresie 1812 roku, kiedy jest zjednoczona Europa, tak, jak najbardziej z naszym udziałem wkroczyła 24 czerwca 1812 roku na teren Rosji. Zaczęła się wtedy ta pierwsza wielka wojna ojczyźniana, potem po raz drugi zjednoczona Europa pojawia się w wojnie krymskiej, tak trochę płycej zjednoczona, ale po raz trzeci pojawia się w okresie bolszewickim, prawda? Jako właśnie bolszewizm, który był z ten jak najbardziej z Zachodu przywieziony, a potem to jeszcze jest, czyli czwarty raz, nie trzy, tylko cztery, jest 41 rok i też niemiecka agresja na ówczesny Związek Radziecki, no, gdzie też u boku, bo Wehrmachtu i sił SS stali sprzymierzeńcy z wielu państw, nawet byli tam, co warto wiedzieć, Hiszpanie nawet uczestniczyli, już nie mówiąc o Włochach, czy też Węgrach, którzy byli częścią tych wojsk najeźdźcy, którzy wtedy napadli na ten straszny kraj, który miał być na tych glinianych nogach, miał się rozpaść, tylko że się nie rozpadł. I to wiem, że ktoś powie tak, no ale przecież Zachód, ten anglosaski wtedy pomógł, przeszedł na tamtą stronę. No, mój Boże, na pewno ten Zachód taki nigdy zjednoczony to nie był. Teraz ponoć jest właśnie tak zjednoczony i właśnie być może to niech nam da coś do myślenia, że to zjednoczenie Zachodu wyklucza ewolucję Rosji w tym pożądanym przez tych, którzy chcieliby takiej wersji przyszłości, prozachodniej ewolucji Rosji jako takiej. Ale konkluzja, do której zmierzam, jest jakby dwoista. Po pierwsze, takiego wariantu w najbliższej perspektywie nie będzie, albo a co może być za kilkadziesiąt lat, to nie wiemy, natomiast w najbliższej perspektywie oddala się Rosja od tego wariantu, czyli zawsze wariantu marginalnego w Rosji, czyli tego prozachodniego, tak jakby Zachód ją widział, ale z drugiej strony w dużej części, można powiedzieć, na szczęście dla, może nawet, a zwłaszcza dla nas, bo jeżeli by naprawdę kiedyś powstała taka prozachodnia Europa, taka prozachodnia Rosja, to dla nich te państwa środkowej Europy przestaną być dla owego Zachodu i dla tej Rosji czymś zupełnie nieistotnym, no bo ten Zachód pojmowany tak jak współcześnie, ale w tej wersji tej prawdziwej starej Europy, już nie mówiąc, a jeszcze w dodatku z udziałem Stanów Zjednoczonych, te państwa, no wiadomo, że znacznie bardziej atrakcyjnym pod każdym względem politycznym, ekonomicznym, każdym, jest oczywiście Rosja, ale tylko Rosja, właśnie ta prozachodnia, która by wtedy była wielokrotnie ważniejszym partnerem. Było to w XIX wieku, dla Francji ważna była Rosja, a nie ta państewka, tak wtedy je nazywano, które mogłyby być tworzone w tym tak zwanym środkowej Europie, prawda? To Niemcy wymyślili później to. Koncepcję podporządkowania tej Mitteleuropy interesom niemieckim, co było zresztą częściowo teorią, co było teorią antyrosyjską, a w zasadzie biorącą pod uwagę, że Rosja właśnie ta uczestnicząca w zachodnim świecie, jako na tych niewykluczona na tych samych prawach, będzie silniejsza. No bo będzie silniejsza od każdego wariantu zjednoczonej Europy, a wtedy była na pewno ekonomicznie na tej ścieżce. No i stąd też te późniejsze bakcyle prozachodnie. Ale bakcyl prozachodni w tych wariantach, o których mówiliśmy, był dla Rosji przerażający, był niósł klęskę i potworne zbrodnie, których
no, które chyba wykluczą powrót do tamtych snów, prawda? Więc stąd też może naprawdę na koniec warto przez chwilę chociaż zastanowić się, czy ta dwoista wersja pożądanej Rosji prozachodniej, tej taką, jaką ona jest, nie jest w tym już czasie alternatywą fałszywą i albo bezprzedmiotową, przynajmniej w takim czasie, który bardziej powinniśmy brać pod uwagę. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam, do widzenia.